Na torze roboczym ostatnie jesienne galopy, a przed nami przedostatni wyścigowy w tym sezonie weekend. W roli głównej wystąpią konie czystej krwi arabskiej. Zmierzą się w dwóch wyścigach kategorii B w nagrodzie Sasanki i Baska, a także w nagrodach Kwestury i Gafala. Ale folbluty też będą biegały. Ze Służewca wita Państwa Wojciech Zieliński. Ruszamy do stajni. W najbliższą sobotę i w niedzielę wystartują konie trenowane przez pana Andrzeja Laskowskiego. 5 tych koni, 4 Araby i 1 Folblut. Zacznijmy może od gonitwy najważniejszej, nagroda Baska, w której pobiegnie Aladdin. Tak, biegał niedawno w nagrodzie Sambora, był 3. Teraz pobiegnie ostatnia gonitwa sezonu pozagrupowa, pobiegnie tam, myślę, że z dużymi szansami. To znaczy zwyżkuje forma, czy się utrzymuje, czy już taka jesienna bardziej? Nie, myślę, że się utrzymuje, ale tak jak wszystkie konie już mają taką jesienną formę, tak samo i on. Najgroźniejsi rywale? Myślę, że najgroźniejszymi są dwa, Szakur i Iron. Iron może jest takim koniem niesprawdzonym do końca, bo on biegał 3 razy. W tym miał kontuzję w jednej gonitwie, także w której biegał zresztą Aladdin, którą wygrał. Które z pozostałych Arabów chciałby pan wyróżnić? Ja wiem, czy tak wyróżnić. Z szansami myślę, że są miernymi. Salih myślę, że ma dość już troszeczkę biegania. To słaby koń. W zeszłym roku wygrał 2 gonitwy. W tym roku miał 2 razy był 2. Była taka szansa wygrać jedną z nagród uczniowskich. Nie udało się. I myślę, że ciężko mu będzie wygrać w tym wyścigu. Skoro konie czystej krwi poza Aladdinem nie są godne polecenia, to powiedzmy o jedynym folblucie. A właściwie folblutce o Nelmonie z szansami? Tak, myślę, że sporymi szansami. Głównym rywalem będzie chyba Santa Pola, pani Łojek, i ona jest w formie, wygrała ostatnio dość w dobrym stylu. To znaczy Santa Pola, nie pani Łojek. Tak, tak. No, oczywiście Santa Pola. I Inferna też dobrze biegała. Pana Ziemiańskiego. Tak, pana Ziemiańskiego. I myślę, to 2 główne rywalki. Panie trenerze, no przedostatni weekend przed nami, właściwie można by już podsumować ten cały sezon. Pan za dużo koni nie miał, z tego co wcześniej się dowiedziałem, 18, ale biegających tylko 8. Mało tych koni było do biegania, zgłoszonych było sporo. Zaczęło się od kontuzji Fagaleda, później był nieszczęśliwy wypadek z Nikoją. Tak nieszczęśliwy ten sezon jest, nieudany. Konie, które nadawały się, powiedzmy tak, do biegania z pochodzenia i z możliwości, były widoczne. Intifada, Thea, które jeszcze? McMyra, Baczetta, 2-latka i to wszystkie. Salih Amir dość równo biegał na swoim poziomie, ale zaznaczam, to jest mocno średni koń. Aladdin, który jest najlepszym koniem zdecydowanie w mojej stajni. W przyszłym roku więcej będzie koni? Nie wiem. Dzisiaj mamy trenerzy spotkanie z panem dyrektorem naczelnym totalizatora. Prezesem, Szpilem. Prezesem, tak. I zobaczymy, co będzie. Jeśli będą opłaty za boksy takie jak w tym roku i całe warunki sezonu, to rozważam zmniejszenie dużo koni. Do 14 maksymalnie. Gdy sezon dobiega końca, niektórzy trenerzy piszą bardzo wiele koni do gonitwy, a niektórzy całkiem niedużo. I właśnie trener Maciej Jodłowski zapisuje tylko 4 konie na sobotę i niedzielę, ale nie są to konie byle jakie, bo między innymi Espona i Master Bars w nagrodzie Baska. Tak, 2 bardzo fajne konie. Najpierw o jednym. Czyli tak, Master Bars no, biega po tygodniu na życzenie właściciela. Solidny, porządny koń. Uważam, że miał bardzo dobry sezon. Musiał się ścigać z czołówką rocznika. No nie udało mu się wygrać, ale zawsze był blisko 3. Ale w porównawczej no, dał plamę. Porównawczej troszeczkę zawiódł, tak. Ale w Michała mało nie wygrał. Prawda, był przecież tam pół długości do Zico, czyli do jednego z najlepszych koni. Także, że bardzo dobrze uważam, że biegał w tym roku. Esponna no, fenomenalnie wygrała w tym roku 3 wyścigi. Myślę, że ma troszeczkę większe szanse, bo handicap jest dla niej bardziej korzystny niż dla Master Barsa. Dobrze wygląda, jest bardzo spokojna.
Tak, nie czuję się bardzo dobrze, fajnie, także że myślę, ona zawsze jesienią trochę lepiej biega. Nieco lepiej zaczął biegać Hurricane 7, teraz też pobiegnie. Tak, bardzo fajnie, się cieszę, bo pan Górski mi tutaj powierzył swojego konia i pokazał się z bardzo dobrej strony, bo wygrał wyścig w pięknym stylu. W dużej nagrodzie we Wrocławiu w kategorii B był drugi, króciutko do Singapura. Biegamy handicap, myślę, że też z dużymi szansami. I pozostał Marcello. Marcello, bardzo fajny koń, który się rozwija, idzie do przodu. Trafił na dosyć szczęśliwy zapis, myślę, że na pewno będzie w końcowej rozgrywce. Proszę Państwa, kiedy rozmawialiśmy na początku sezonu z trenerem Jodłowskim, powiedział, że 20 zwycięstw chciałby mieć, a optymistycznie to dobrze byłoby, gdyby miał 30. 30 już jest, a jeszcze 4 dni wyścigowe, rekord? No tak, sezon rewelacyjny, jest 30, a praktycznie 33, bo jeszcze 3 za granicą, więc sezon w ogóle rewelacyjny, plan wykonany w 100%, żeby nie powiedzieć więcej. I jeszcze są szanse, żeby coś tam dołożyć, parę punkcików. Zauważyłem, że tutaj w stajni sporo gości, interesują się końmi. Tak, jest to okres jesienny, kiedy przychodzą młode konie, są nowi właściciele, właśnie teraz chodzą i nabywają. Wybierają. Tak, wybierają konie, kupują. No fajnie, bo tak to powinno wyglądać. Uważni widzowie zapewne zauważą, że jeśli pojawia się w kadrze ten pies, to będzie rozmowa o koniach. O koniach z trenerem Adamem Wyżykiem, który zamiast koni tutaj na Służewiec w czwartek przywozi pieska. Suczka szybsza od koni? No jeszcze nie, ale już robi postępy. Cieszę się, że rośnie. Panie trenerze, przedostatni weekend koni pan zapisał aż 11, czyli dość dużo. Dwa wystartują w nagrodach imiennych. Echala w nagrodzie Sasanki. No to ja bardzo mocno ją tam i dobrze oceniałem na wiosnę i trochę, że tak powiem, nas zawiodło, bo nie tak szybko wygrywała. Ostatni start miała bardzo dobry, było widać, że z dużym zapasem wygrywała i myślę, że będzie tutaj taką wymagającą przeciwniczką dla konkurencji. I miło by było, jakby skończyła sezon jeszcze jednym zwycięstwem. W innej gonitwie imiennej wystartuje Fuksus w nagrodzie Kwestury. Różnie pan się o nim kiedyś wypowiadał. No właśnie, to jest taki koń bez szybkości i jemu będzie gorzej tam zawsze zaistnieć, jak każdemu takiemu koniowi. Ostatnio biegał w nagrodzie z najlepszymi 3-letnimi ogierami na torze, sobie nie dał rady. No tu na pewno konkurencja jest niższa, dużo biega, jest zdrowy, zadowolony, no tylko to wszyscy trenerzy narzekają na mało ambitne Araby i on jest mało ambitny i ciężko go zmotywować. No, może trzeba jakieś opowiadać historie patriotyczne. Panie trenerze, w jednej gonitwie, do jednej gonitwy zapisał pan nas 4 dwulatki, do tej samej gonitwy. Desperacja, że nie ma gdzie biegać, czy tak miało być? Nie, powiem panu, że to jest przerażające, że ja muszę pisać tutaj aż 4 konie, bo to polskie hodowli dwulatki są na ogół późne i długodystansowe. Nikt z trenerów nie chce do tych długich wyścigów, to jest wyścig na 1600. Ja mam takie konie długodystansowe i nie chcę ich po prostu zapisywać na krótsze dystanse i tym wszystkim 4 koniom pasuje ten dystans. Powiedzmy, który z tych 4 dwulatków jest najlepszy? No. Bilbao jest najlepszy, niestety wyjechał za granicę, już będzie się ścigał na Ukrainie i będzie wycofany. Czyli Ceylon, herbatka we dwoje i Buwi. I Bowie myślę, że z tej trójki jest najlepszy, bo ma najwięcej doświadczenia. Herbatka biegała na wiosnę i miała problemy później zdrowotne, delikatne takie, ale nie chcieliśmy się spieszyć, ona cały czas rośnie i tu będzie biegała jakby drugi raz z debiutu. Ceylon to w ogóle późne koni i także te dwa słabsze, Bowie najlepszy z nich wszystkich, ale czy jest tam w stanie ograć konkurentów, to tego nie powiem.
bo sam nie wiem. Przed sezonem bardzo negatywnie wypowiadał się pan o koniu Nando Budisin i ten koń, wbrew temu, co pan mówił, no nie poznał się pan na nim, nieźle biega. No, mnie to cieszy. Ja bym chciał się tak zawsze mylić, bo koń, który, że tak powiem, nie ma warunków fizycznych i, że tak powiem, nie radzi sobie na treningach i wyścigach, to, że on wygrał wyścig, to jest naprawdę super, że tak powiem, zasługa przede wszystkim mojej córki, która bardzo dobrze na nim sobie radzi. On niestety ją, że tak powiem, co drugi start olewa, także ostatnio olał, miejmy nadzieję, że teraz się dogadają. I uniwersalny koń, zdrowy, i nie da sobie zrobić krzywdy, bo się oszczędza, no ale pożyteczny. Strasznie dużo biega, on biega co dwa tygodnie, co tydzień i wcale mu to nie przeszkadza. Jak jest zmęczony, to po prostu nie daje z siebie tyle, ile by chciałem. Na zakończenie jeszcze informacja o Szczepanie Mazurze, który rozpoczął starty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rozpoczął dość udanie. W piątek startował w dwóch gonitwach na torze Wal Ain. Dwukrotnie w stawce 10-11-konnej zajął czwarte miejsce. W niedzielę startował na torze w Abu Dhabi w gonitwie rangi G3. Biegło 10 koni, Szczepan był piąty. Oby tak dalej, początek uważam, że niezły. A my spotykamy się na torze warszawskim, nie w Emiratach, w sobotę o godzinie 11, w niedzielę pół godziny wcześniej. Do zobaczenia.